Tak, oczywiście. Agenta mam właściwie od czasu studiów, bo pierwsze kroki w kierunku ulicy Chełmskiej, to jest ulica, gdzie wszyscy ci agenci mają swoje biura, poczyniłam już na drugim roku studiów i właściwie szłam, pamiętam, z takim swoim CV i portfolio, namówiona przez koleżankę z roku, Joannę Moro, która powiedziała, nie, 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 to już trzeba do agencji, już, już to musimy załatwić, jeszcze będąc na studiach. I pamiętam, żeśmy tak szły i zapytały jakąś panią, która przy oknie rozmawiała przez telefon o drogę do konkretnej agencji, Asia jakąś tam wymyśliła, a ta pani, a w jakim celu? No, że chciałyśmy tam się zapisać do tej agencji aktorskiej, a macie zdjęcia? Tak, dałyśmy te zdjęcia i ona nas wzięła do swojej agencji i właściwie tydzień później na pierwszy casting mnie wysłała, który okazało się, że wygrałam, więc bardzo szybko u mnie to się wszystko zaczęło szczęśliwie.